Rozpoczynamy naszą kolejną podróż, ale dostaliśmy takie informacje, że ten nasz vlog poprzedni był taki trochę nudny, dlatego ten będzie inny. Jaki? Zaiste nie wiem. Dotarła do nas Maryla. Maryla, gdzie my dzisiaj jedziemy? Zaiste nie wiem. Nie wiem. Wyjeżdżamy w tej chwili z Człuchowa. Janusz, ty wiesz, gdzie dalej jechać? Kurczę, tak patrzę, no... Zaiste nie mam pojęcia, nie wiem. Gdzie jest Luiza, boś miała być? Zaiste nie wiem. A pani to w ogóle kim jest? Zaiste nie wiem. Jesteśmy już w Człopie. Dzisiaj jedziemy w okolice Zielonej Góry. Teraz już mogę to oficjalnie powiedzieć. Idziemy zobaczyć, co robią dziewczyny. Co jecie? Zaiste nie wiem. Daria. Teraz się wydało, a się odchudzam. Ja się nie odchudzam. Nie musisz. Dzięki. A ja już 30 lat się odchudzam. Zaiste nie wychodzi mi to. Teraz zobaczcie, co bierzemy na drogę. Maryla, co dzisiaj zabrałaś? Zaiste same zdrowe rzeczy. Zaiste. Bardzo wysokobiałkowy, dobry, waniliowy, pitny. To w podróż jest fajne. Ja, proszę Państwa, zaiste się 30 lat odchudzam i zdrowo postaram się odżywiać. Efekty są tego różne, ale sałata jest. Do tego, co prawda nie bułka wieloziarnista, ale z takim serkiem też bardzo dobrym. Takie swojska bułka, swojski serek, biały ser. No to ja mam banana, wodę. Zaiste zdrową. Zaiste zdrową wodę, woda urody doda. I tutaj mam, co ja tutaj mam? Jogurcik. Luisa, zaiste jedźmy dalej. Ja zjadłam swój posiłek, nie mam już nic, będę... Będziesz głodować? Będę głodować albo żerować na innych. Niestety tak bywa. Dobrze, że portfel zabrałam. Będziesz sępić. Z nami nie zginiesz. No właśnie, tutaj dużo obok mnie jedzenia jest, także ja na pewno nie umrę. Skorzystasz. Skorzystam. Zaiste, podzielimy się. Teraz historia moja. Została woda wysowianka. Mało popularna. Zostało z ostatniego koncertu, dostaliśmy całą zgrzewkę tej wody, wrzuciliśmy ją na samochód. Nikt z tego nie chce pić, bo jest słona. Ale to jest woda taka specjalna jakaś, to jest sodowo-wapniowo-magnezowa i tak dalej. No ma specyficzny smak faktycznie. I zapach. Ale i zapach, ale jak ktoś nie chce pić, no, to sam ją wypije. Dobrze. Januszku, co tam robisz? Gołe dziewczyny ogląda w internecie. Jestem teraz gołe. On naprawdę, przecież się widziałem. Z hasło zapomniałem na Facebooku. O, dramat teraz. O, no, nie teraz będzie Facebooka. Świat się skończy. Z tyłu wygląda tak. Apokalipsa. Luiska, Eliska, śpi? Zaiste, co będzie. Drodzy, krów nie wolno, to starzy rolnicy mówili, krów nie wolno zostawiać na noc na polu, na pastwisku, nie na polu, dlatego że jest mgła, bardzo często jest mgła. Tak, nad ranem zwłaszcza. I te krowy biedne się duszą. Bardzo często z dużego stada zostaje tylko kilka krów. Bo powietrze, które znajduje się w tych mgłach, to tak mgły nad Loarą, nie wiem, czy ktoś czytał, czy nie, tę książkę, ale tak też tam było napisane, że w tych mgłach wytwarzają się gazy. Tak. Ponieważ trawa wytwarza gazy. Tak. To jest ta fotosynteza tak zwana. Wytwarza gazy.
tak. Ziemia razem po gazuje. Gazuje, proszę Państwa. I ta ziemia. I ty, Luiza, wiesz o tym? Już wiem. Teraz. Także teraz uważajcie, rolnicy, żeby nie... Pilnujcie ja pogody słyszałem, przede ja słyszałem nawet, że jak ludzie mają kury i kurniki, to zostawiają te otwory właśnie w kurnikach, żeby kury mogły sobie spokojnie w nocy wrócić, jak będzie mgła, nie? To one no widzą tak, ale w nocy to też, na pewno. Ale słuchajcie, to też nie w każdych rejonach, bo tam oczywiście, gdzie są lisy przy lasach, to tego się nie robi, tak? Kochani. Dlaczego? Kochani rolnicy, pilnujcie swoje zwierzyny. Przede wszystkim sprawdzajcie prognozy pogody. Czy będzie mgła, czy nie będzie. Dziękujemy bardzo za uwagę. Zielony most wskazuje na to, że jesteśmy już niedaleko Świebodzina. Bardzo znane i popularne miejsce. Choćby przez tą właśnie budowlę. Tak jest, Świebodzin, popularne miejsce. Nie tylko w Polsce, ale w granicy. On odwrócił się, kurde, od nas chyba. Ale ten dojechaliśmy już na miejsce do Czerwieńska. Zaczynamy poważne rozmowy, ale za to tu się dzieje. Zaiste, czekamy na koncert. Dariusz tak odpoczywa. Dojechaliśmy na miejsce. Czekaj, bo skarpetkę mam brudną. W telewizji pokazujesz. Wytrzepkę. Ale ty dobrze zapachu nie ten telewizji. Weź zdejmij najlepiej. Weź. Maryla, jak tam? Zaiste czekam. Co się dzieje? Czekam na koncert. I pytam wiatraczka, wiatraczku, wiatraczku, powiedz przecie, jaki zespół jest najpiękniejszy i najświetniejszy na świecie? Zaiste Alibi. On... Zepsułaś. Ale jest hardkorowo pada deszcz. Dwie wariatki. Całe życie ze świrami. Mów po sobie. Alleluja. Glory, glory, ksiądz się buja. Siódme miejsce. Im siebten Platz. 24 punkty. Mit 24 punkten. Ojej! Mówią po niemiecku! Z zeszłego tygodnia jest to woda. Uścia! To jest, słuchajcie, góralska woda. Bardzo dobra woda. A kuku! Kuku! Szóste miejsce. A kuku! 28 punktów. 28 punkty. Czerwiec! Szprycem, szprycem, kocen na materacę, na siken. Bo ja znam język. A to było po jakiemu? Po niemiecku. Mycę szprycem na materacę und siken. Ja natürlich Volkswagen. Piąte miejsce. Boże, jaki zespół Alibi jest utalentowany. Zobacz, jaki jest. Leśniów mały cudo. Wybią poślady, naciągną się. O, idzie, 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 idzie. Janusz, daj, ja to wezmę, daj, idź, dawaj, ja to biorę. Wypłaty nie dostanę. Ops, no i raz, ops, 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 i siku zrobione. 34 punkty. Dobrze, słuchajcie, teraz wszyscy głośno zaśpiewamy refren. Uwaga, i... Rolnik szuka żony. Głośno. Biega jak szalony.
festiwalu. Dziewczyny piszą! Wytłumaczyć tobie mam, że jesteś wszystkim tym, co mam. Tym, co jest dobre i co złe. Uwierz, tak bardzo kocham cię. Zaiste? Nie wiem. Zaiste nie wiem. Szczęśliwy czas. Ale jest już późno. Za 5.11. Oj. Dobranoc. Dobra, wracamy już z Czerwieńska. No, było hardkorowo dzisiaj. Ponieważ tak, godzina opóźnienia. Ostatecznie okazało się, że to już nie była pora na to, żeby zagrać hity PRL-u. Więc co? Szybka decyzja. Gramy disco lato, ale żeby też starsi byli zadowoleni, więc zmiksowaliśmy to trochę z hitami PRL-u. Pełna improwizacja, nigdy tego nie robiliśmy, a więc był to premierowy nasz program, zmiksowany po prostu wszystko ze wszystkim. I co się okazało? I było zaiście! Zaiste było, pięknie. Naprawdę super, rewelacyjna publiczność, gościna niesamowita. No zaskoczeni byliśmy, że o tej porze tak szeroka grupa publiczności, mówię szeroka wiekiem, grupa publiczności potrafiła tak się wspólnie bawić. Naprawdę, Czerwieńsk, szacun. No to przy Jezusie może sobie zrobimy zdjęcie. Nie, teraz polujemy na kukurydzę. Dobrze, Daria dzisiaj ma wyż intelektualny. No. Jak tam Luiza? Super. Ja odsypiam za cały zespół. Jestem od spania tutaj. Ale było super, bardzo mi się podobało. Ludzie się świetnie bawili, także sama przyjemność. W tamtą stronę jechaliśmy, pomnik stał zaiste tyłem do nas. Wracamy i co? I dalej stoi tyłem. Jest 3 w nocy, bezpiecznie dotarliśmy już do domu. Teraz czas spać, bo rano trzeba wstać. Jak długo przyjdzie nam spać? Tego zaiste nie wiem.